Rozpocznijmy dzisiejszy materiał jednym z najważniejszych pytań odnośnie naszych żyć. Co tak naprawdę determinuje nasze samopoczucie? I to pytanie zanurza nas w gąszczu tajemnic ludzkiego umysłu i wskutek tego pytania odkrywamy jakieś skomplikowane mechanizmy, które rządzą naszymi emocjami i myślami. I dzisiaj się skupimy na jednym z najpoważniejszych tematów, które w dzisiejszym społeczeństwie jest bardzo ważne i niestety zbiera swoje żniwa, i chodzi o depresję. I depresja to słowo, które wiele osób słyszało, ale czy jakby na pewno rozumiemy, co ono naprawdę oznacza? I właśnie istnieją różne teorie i podejścia, które próbują wyjaśnić naturę tego schorzenia. Jednak czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę dzieje się w naszym mózgu podczas depresji? I jednym z głównych nurtów teoretycznych, które próbują odpowiedzieć na to pytanie, są dwa podejścia: biologiczne oraz psychologiczne. Ale i dzisiaj właśnie zgłębimy się w tajemnice biologicznych podstaw depresji. I najważniejszym właśnie tutaj biologiczna hipoteza aminowa to jeden z najbardziej popularnych teoretycznych wyjaśnień biologicznych mechanizmów depresji. I według tej teorii depresja wynika z dysregulacji dwóch kluczowych neuroprzekaźników w mózgu: noradrenaliny oraz serotoniny. I co to właściwie są te neuroprzekaźniki? I to nic innego jak substancje chemiczne, które umożliwiają komunikację między neuronami w naszym mózgu. I są one kluczowe dla funkcjonowania różnych obszarów mózgu, które kontrolują nasze nastroje, pamięć, sen, popęd seksualny, apetyt i wiele, wiele innych. Kiedy te neuroprzekaźniki są po prostu zaburzone, mogą prowadzić do objawiania się nam depresji. I czy istnieje skuteczny sposób na leczenie depresji poza tradycyjnymi farmaceutykami? I okazuje się właśnie, że tak, istnieją różne skuteczne metody, które mogą pomóc nam pokonać depresję. I jednym z nich jest oczywiście terapia psychologiczna, zwłaszcza terapia kognitywno-behawioralna oraz interpersonalna. I badania wskazują, że praca nad myśleniem i zachowaniem może przynieść znaczącą poprawę w samopoczuciu osób dotkniętych depresją. Ale co jeżeli jesteś młodym jeszcze człowiekiem, który chciałby polepszyć swoje życie i nie stać go na terapię kognitywno-behawioralną oraz na terapię interpersonalną? I właśnie, co też z osobami, które nie chcą korzystać z leków ani z terapii? Po prostu nie chcą. Czy istnieje jakiś sposób, który pozwoli nam pokonać depresję bez terapii i leków? I odpowiedź brzmi tak. I tutaj mamy, wchodzi czarno na białym, aktywność fizyczna, taka jak uprawianie sportu, czy po prostu angażowanie się w jakąś pasję. I tutaj właśnie mamy te dwie rzeczy: aktywność fizyczna i pasja, poświęcanie się pasją. I te dwie rzeczy są bardzo skuteczne w zmniejszaniu objawów depresji. I połączenie aktywności właśnie fizycznej z poszukiwaniem celu lub pasji w życiu może stanowić potężne narzędzie w walce z depresją. I właśnie nie zawsze potrzebujemy farmakologii, to jest najlepsze, czy terapii, aby odzyskać naszą równowagę emocjonalną. Dlatego tak ważne jest po prostu ruszanie się oraz spełnianie się i dążenie do naszych celów, które sobie ustaliłeś. I tutaj na moim przykładzie dajmy to, aktywność fizyczna to oczywiście jest coś, na co spędzam bardzo dużo czasu i u mnie to są takie dwie rzeczy. Po prostu robię 80 tysięcy kroków dziennie, no i też chodzę na siłownię 6 razy w tygodniu, ale jak przygotowywałem się do matur 2 lata temu bodajże, czy tam 3, to aż tak bardzo na siłownię nie chodziłem, ponieważ naprawdę chciałem te maturki dobrze walnąć, ale mimo wszystko robiłem około 15 tysięcy kroków dziennie, bo chodziłem na piechotę do szkoły, wracałem też na piechotę, później chodziłem na piechotę do kawiarni się uczyć albo do czytelni i te kroki się nabijały. I faktycznie wtedy uważam, że był jeden z najszczęśliwszych etapów w moim życiu. A kolejna sprawa to poświęcanie się swojej pasji. Ja teraz nagrywam i to jest właśnie moja pasja, to mnie po prostu jara. Dawanie wartości ludziom mnie jara, pomaganie ludziom mnie jara,
Jestem również też trenerem personalnym, więc zmienianie sylwetek mnie jara, rozpisywanie planów treningowych moim podopiecznym mnie jara i patrzenie na ich efekty też mnie po prostu jara. Więc jeżeli nie chcesz się poddać terapii ani lekom, bo uważasz, że stłumią w tobie jakieś emocje, albo będziesz nie sobą po lekach, albo na terapię cię po prostu nie stać, bo każde spotkanie kosztuje parę stów, to po prostu się ruszaj. Ruszaj się i spełniaj się w swojej pasji. Lubisz grać na gitarze? Spoko, rób to. Lubisz rysować? Rób to. Lubisz grać w piłę? Rób to. A jeżeli znajdziesz pasję, która jest jednocześnie aktywnością fizyczną i pasją, to uważam, że to ci bardzo pomoże w walce z depresją. Także to by było na tyle z mojej strony. Dziękuję ci za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zasubskrybuj ten kanał, aby po prostu mieć więcej na stronie głównej, więcej praktycznych treści odnośnie samorozwoju, lepszego życia, świadomości, stoicyzmu i wiele, wiele innych, zarządzania czasem. Naprawdę, tutaj na tym kanale jest wszystko. No, a ja dziękuję ci ponownie za obejrzenie. No i do następnego.